Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony i dzisiaj parę słów na temat strony członkowskiej, a także właśnie Bootcamp, która jest stroną członkowską. Słuchajcie, ja wzorowałem się na Amerykanach i na Brytyjczykach, między innymi Corey Green czy Graham Cochrane. To są goście, którzy lata siedzą w stronach członkowskich i prowadzą fantastyczne społeczności właśnie w ramach swoich tajnych grup. Strona członkowska jest to właśnie taka tajna grupa, taka grupa za kurtyną, która ma dostęp do wszelakich treści, ma dostęp też do artysty i do wszelkich w pierwszej kolejności promocji, ekskluzywnych materiałów, wydarzeń i wszelakich korzyści, które są z tym związane. Jest to jedna z najlepszych form dzielenia się wiedzą i doświadczeniami, dlatego że możemy tam znaleźć materiały, które są przygotowywane specjalnie jako produkty typu szkolenia online czy e-booki, ale możemy też znaleźć tam szereg materiałów tak zwanych behind the scenes, czyli to, co się dzieje za kulisami, za sceną, to, co jest najcenniejsze, gdzie możemy podejrzeć właśnie twórcę, gdzie możemy zobaczyć, z jakich środków on korzysta i z czego korzysta i jakie doświadczenia nam w ten sposób przekazuje. I słuchajcie, w ramach właśnie grupy członkowskiej ci zapisani członkowie, którzy subskrybują daną stronę, mają dostęp, zapisują się, logują i wchodzą w ten świat już za kulisami. Mają wtedy dostęp do ekskluzywnych materiałów i treści, mają dostęp do ofert specjalnych, wydarzeń, a mogą mieć też wpływ na wydarzenia i na treści publikowane w ramach strony członkowskiej, czyli mogą się bezpośrednio zwrócić do autora z prośbą czy z wnioskiem o to, żeby jakiś materiał stworzyć, czy jakiś instruktaż właśnie nagrać. Powiedzmy parę słów zatem na temat przykładów stron członkowskich. Jakie mamy na rynku polskim już strony członkowskie, które mogą posłużyć nam za przykłady? Na pewno wielką stroną członkowską, jeżeli chodzi o kinematografię, jest Netflix. Netflix skupia się wyłącznie w stronę dokumentów wideo, czyli produkcji wysokobudżetowych właśnie filmów, seriali, ale także dokumentów. Fantastyczna sprawa, wiadomo, że to jest zupełnie inny budżet, robiony na potężną skalę, ale skupia tylko i wyłącznie materiały wideo. Na Netflixie nie znajdziesz materiałów w formie instruktażu, PDF-ów i nie za bardzo będziesz uczestniczyć w sesjach na żywo, pytania i odpowiedzi, bo tam po prostu jest zbyt dużo twórców skupionych w ramach jednej właśnie grupy członkowskiej. Dobrym przykładem strony członkowskiej może być CDA Premium. Pierwotnie bardzo dużo ekskluzywnych materiałów CDA udostępniało za darmo i później stopniowo przeszli oni w stronę właśnie wersji Premium, która jest płatna w cyklu miesięcznym. Jest to fantastyczna też strona, która zawiera szereg zasobów i to są zasoby głównie w postaci filmów wideo. Podobnie jest z YouTube'em Premium. Zwróć uwagę, że usługa Premium zyskuje sobie coraz większą grupę osób i zwolenników i coraz częściej YouTube właśnie promuje wersję Premium. Dzięki temu nie oglądasz w formie reklamowej, ale masz też dostępy na przykład rodzinne. Ja myślę, że YouTube Premium to jest dopiero przyszłość i przed nami to, co się tam znajdzie. Następnym ciekawym przykładem, czy nawet bardzo ciekawym przykładem jest Spotify, który w ramach jednego abonamentu premium oferuje nam nieograniczony dostęp do muzyki. Bardzo ciekawa sprawa i właśnie Spotify jest taką świetną witryną. Jako forma grupy członkowskiej może być traktowany Patronite w Polsce, dlatego że Patronite polega na crowdfundingu, czyli wspieraniu twórcy, a twórca w zamian otwiera nam pewne tajne zasoby, na przykład grupę tajną dyskusyjną na Facebooku, albo organizuje eventy. Często na przykład Gonciarz organizuje tego typu eventy dla swoich patronów. Jest to też forma, może nie dosłowna, grupy członkowskiej. No dobrze, słuchajcie, czas w takim razie na bootcamp. Jakiego typu materiały możemy znaleźć na bootcampie? Już mówię, możemy znaleźć tam wszelkie szkolenia online w
pełnej wersji. Te, które już nagrałem, ale także te, które dopiero nagram. Są instruktaże wideo w postaci prostych instruktaży, jak postępować z danym na przykład dronem krok po kroku, jak wykorzystać jego potencjał jak najbardziej, jak latać w obliczu prawa, jak poradzić sobie w przypadku na przykład trudnych warunków oświetleniowych z nagraniami czy ze zdjęciami i tego typu instruktaże. Są miesięczne bloki tematyczne, na przykład luty to fotografia, marzec to przepisy lotnicze i tak dalej, i tak dalej. Jest dostęp gwarantowany do unikalnych archiwów w postaci na przykład archiwum latającej kawki, czyli programu na żywo. Właśnie w ramach Drone Bootcamp mamy całe archiwum wszystkich odcinków latającej kawki. Są też nagrania audio, czyli tylko dźwięk w postaci audiobooków czy podcastów. Są to albo audycje czy wywiady z ekspertami, ale też podcasty do słuchania w podróży czy podczas przemieszczania się samochodem. Bardzo ciekawą formą są też skrypty w formie elektronicznej, na przykład e-booki albo poradniki na zasadzie checklist, czyli mamy jeden arkusz A4 i jesteśmy w stanie sobie go wydrukować i będąc podczas naszej sesji jesteśmy w stanie punkt po punkcie odhaczyć albo skorzystać z tak zwanej ściągi. W ramach Drone Bootcamp jest też dostęp do tajnej grupy facebookowej Dream Team. Mamy też udział w wydarzeniach specjalnych, na przykład w plenerach, ale także możliwość poznania specjalnych gości czy ekspertów właśnie Drone Bootcamp, a także specjalne sesje na żywo, sesje live, transmisje na żywo z pytaniami i odpowiedziami tylko dla członków Drone Bootcamp. Zatem zwróćcie uwagę, jak duże są zalety członkostwa w Drone Bootcamp. Dostęp do materiałów ekskluzywnych, ofert specjalnych, możliwość skorzystania z bezpośredniej pomocy w trudnych przypadkach na telefon czy na Skype'a. Zatem nie pozostaje nic innego, tylko zaprosić Was właśnie do dołączenia do strony Drone Bootcamp. Mamy 3 taryfy, miesięczną, roczną i na zawsze. Możesz wybrać coś dla siebie w ramach tej taryfy. Zatem widzimy się po drugiej stronie wewnątrz platformy Drone Bootcamp. Zapraszam Cię już dzisiaj i do zobaczenia.